Cześć, jestem Klaudia, to kanał, no i już witam was w szybkich odpowiedziach. Rozwiąż nierówność podwójną. I zaczynamy od tego, że tu jest pierwsza część nierówności i druga część nierówności. To rozpiszmy sobie je zatem. I wygląda to tak. Czyli tutaj klasycznie będziemy to wyliczać. Opcja dodatnia, opcja ujemna. Czyli tutaj x należy do przedziału od minus jedynki do piątki. Teraz lecimy to. Przenosimy sobie to tą jedynkę na drugą stronę. Będzie tak. Odwróćmy to sobie. Znaczek jest w kierunku wartości bezwzględnej. No i rozbijamy. Ok, mamy to. Tylko tutaj należy zauważyć, że x ma być większe od 3, a tu x ma być mniejsze od 1. Czyli jak ma być mniejsze, to leci od minus nieskończoności do minus 1, i potem od trójki do plus nieskończoności. Zatem rozwiązaniem tej podwójnej nierówności jest zbiór. Tam, gdzie one nam się pokrywają. Czyli to będzie od trójki do piątki, bo to leci od jedynki. Ta jedynka tu nie należy. Tu jest dziura, więc tutaj też nie i dopiero od trójki. Zatem mamy tutaj, że x należy do 3,5. Teraz tutaj. No to tutaj będzie trochę więcej zabawy. To oczywiście jest to samo. I jeszcze tak. Dobra. No to to traktujemy jako dwa te same. To wymieniamy to stronami. Tu będzie minus x plus jeden. Przenosimy to na drugą stronę, czyli będzie 2. Tutaj też jest x plus 1. I to na drugą stronę minus 2. Czyli z tego mamy minus 3, bo to traktujemy jako taką niewiadomą, jako x. Dzielimy na minus 3. Dzielimy na liczbę ujemną, czyli to nam się odwróci. Z tego będzie dodatnia. 2 trzecie. Będzie minus 1 trzecia. A tutaj minus 2 całej, 2 trzecie. Zapisujemy, że x należy do przedziału. Tu mamy, że to ma być większe od 1 trzeciej i mniejsze, czyli to nam się ze sobą nie pokrywa. Będzie to z nieskończonościami. Lecimy od minus nieskończoności do minus 1 2 trzecich. A tutaj były. Kres kończy czyli nawet jest domknięty i potem od minus 1 trzeciej do plus nieskończoności. To teraz tutaj dzielimy najpierw przez dwa. Mamy. Będzie 1. A tutaj będzie minus 3. x jest mniejsze. x jest większe, czyli to się tutaj będzie pokrywać. Mamy tak. No to teraz tym wspólnym rozwiązaniem to odpada. Nie, czekajcie. Tu będzie też przerwa. Narysujmy to sobie. Tu jest dużo trudniej, bo są ułamki. Mamy tak, minus 3, potem to. To. Tak, wiem, skala widzisz mnie, ale to nie o to chodzi. I teraz tak. Ten pierwszy leci. Tak. I tak. Ten drugi. Tak. Czyli my tu mamy pierwszy przedział i drugi przedział tych dwóch. Więc x należy do przedziału od minus trójki do minus jednej całej i dwóch trzecich włącznie. I potem jeszcze od jednej trzeciej do. Jedynki minus jednej Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i... no i już.